Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii World of Goo 2. No i rozpoczynamy rozdział trzeci, zimowe, czyli ekspres atomowy. Startujemy na końcu pociągu. Ciuch, ciuch. Tak się nazywa misja. I rzeczywiście widać trochę inne klimaty. A oto już widać, na czym będą polegały nowe gluty. Bardziej w postaci zapałek, z tego co rozumiem. Ale poczytajmy informacje w ramach pewności. Wszyscy na pokład. Cała wyspa się rusza w drogę. Masz spakowaną walizkę. Naładowane baterie i urządzenie zapchane serialami. Nie mam pojęcia, dokąd zabierze nas ta maszyna, ani co przewozi, ale mam przeczucie, że zrobi się zimniej. Okej, czyli tutaj mamy te wszystkie, jak to się nazywa, gluty, powiedzmy czarną maś. Jak to należałoby jeszcze rozwiązać? Tędy informacje. Ta ognista ciecz mieni się wachlarzem możliwości. Ciekawe, co się stanie, jeśli troszkę się zbliżysz. A, czyli będę musiał wszystkie podpalić. Ale co mi to w ogóle zagwarantuje? To bez sensu. Zaraz, zaraz. A gdzie jest w ogóle zakończenie misji? Dobra, nie do końca jeszcze rozumiemy zagadkę, ale spróbujmy jakkolwiek to podpalić. Może ma to jakiś sens? Do tej pory jakoś tego jeszcze nie widzę. Dobra, bo ja muszę sytuację ustabilizować. Powiedzmy tak. To się zaraz będzie wszystko przewalało. No muszę jakkolwiek bardziej stabilnie wszystko wykonywać. Patrzcie, jakie to już ciężkie. No, najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu pójście też w drugą stronę. To wtedy będzie bardziej stabilnie. Co się dzieje w tej lokacji? No nie, jestem tak dosłownie blisko. Kurde, co za lokacja. Jak to można jeszcze ustabilizować bardziej? Może tędy? No to nie jest aż takie proste. Czy to już sprawi, że będzie bardziej stabilnie? Możliwe, nie wiem. Jakie to jest bliskie. No cóż. Dobra, jeszcze jedno i będzie się wszystko paliło. Ale po co to w ogóle zrobiłam? No tak, wykonałem wielką eksplozję i co dalej? A, tu pojawiły się jakieś dodatkowe kule. Muszę mieć tylko i wyłącznie 5, to będzie wygrana. Czy one były wcześniej dostępne? Mówiąc szczerze, zupełnie ich nie widziałem. Dobra, to już sobie przejdziemy. Chyba prosta zagadka, i co jest? To już są łatwe budowle. Komanda radę z tej oto strony chyba średnio, tak? Teraz? O, tyle. No i chyba po robocie. Jak tam wynik? No, mi pewnie brakowało. Dał radę 39. Mieć jakim sposobem? Nie mam zielonego pojęcia. Musiałbym te zapałki jakkolwiek jeszcze wsadzić. Nie wiem, dziwna sprawa. Sprężyna w opałach. Dobra, o co chodzi tym razem? To, co widzisz dookoła, to ogromny ocean stopionego metalu. Jest pełen nieudanych mostów zbudowanych przez twoich poprzedników. Okej, czyli po prostu będę musiał tu się przedostać, a dalej? Tak? No cóż, w takim razie no te też będą potrzebne z pewnością, inaczej nie da rady. No to może być trochę cięższa misja, mówiąc szczerze. Czy ja mam jakiś pomysł tak trochę średnio? Może bym to jakkolwiek przewalił dosłownie pod ciężarem, ale nie w tą stronę. Dobra, to tak perfekcyjnie po prostu wyszło, że nie wiem. Naprawdę, już się zaczyna przewalać. Kurde, potrzebuję jeszcze jednego ruchu do tyłu, ale nie mogę tego zrobić. Od nowa wszystko muszę zrobić, come on. Nawet nie było tej muchy. Chcę zrobić coś takiego. No. Powiedzmy, że... Okej, początek. Teraz na drugą stronę trzeba przechylić powoli. Nie wiem, co ja teraz kombinuję. No znowu taki przeskok trzeba będzie wykonać, ale nie z tej strony. Jezu Chryste, co się stało w ogóle? Nie mam zielonego pojęcia. Totalnie tego nie planowałem. Chcę zbudować sprężynę. I teraz... Od czego by tu zacząć? Jeszcze jakoś się trzyma całość. Ale jest blisko. No cóż... Jak to rozwiązać? To muszę puścić w odpowiednim momencie. Come on. Ale dałem radę jakimś sposobem niesamowitym. No i straciłem jedną żarkę, czy tam jak to nazwać. No cóż. Dobra, może jeszcze da radę wygrać. Jakim sposobem? Co jest? Naprawdę? Tu muszę bardziej ustabilizować, jakim sposobem to się tak rozwaliło masakrycznie. Jak to zbudować tym razem? Tak. Stawiamy kolejne wieże. Przeogromne. I teraz od tyłu. Dobra, to jest dosyć ryzykowne. Tak. Co za zwariowane konstrukcje. No to nie wygląda najlepiej. To mogę sporo stracić. Tego? Jaka to jest ciężka misja. No tak trochę średnio. Tak trochę średnio to wygląda. Jakim sposobem ja to wykonałem? Come on. Dobra, jakoś na ostatnim dosłownie pikselu zdałem to wykonać. No teraz... Jak wracać jeszcze pytanie? Od których tu zacząć, żeby się cała konstrukcja nie rozwaliła? Nie mam pojęcia, jakoś od tych? To chyba nie jest najlepszy pomysł. Nie, coś tam straciłem jeszcze. Muszę wybrać jakiegoś innego, ale nie wiem którego. Tak powiedzmy, ten się jeszcze trzyma, dobra, okej. No cóż, to nie jest prosta misja. No nie wiem, od którego teraz zaczynać, tak? Dobra. Może być... I to już chyba wytrzymamy jakimś sposobem. No to zadanie dosyć ciężkie. Chociaż w sumie... Może inaczej. Kurde, tak, patrzcie na to. I teraz mogę te środkowe niszczyć. Dobra. A nie, zawaliłem to. Zawaliłem to totalnie. Bo teraz są te białe po drugiej stronie, ale głupota. Czy mogę je jakoś zmusić, żeby po tej stronie wszystkie? Jakoś im zaśpiewać, była taka opcja w podstawce, dobra. Czyli wszystkie przeszły na dobrą stronę i teraz mogę dewastować. Okej. No i teraz zabieramy wszystkie z tych. Wspaniale, to będzie dobry wynik w sumie. Chyba tylko jednego gluta do tej pory straciłam. Dobra, a więc budujemy konstrukcję. Ej, co jest? To może być w sumie wynik na jakieś wyzwanie, być może. Tyle. A to jeszcze nie wszystko, jeszcze mogę mieć lepszy wynik, mogę tak powoli dewastować własną wieżę. I zobaczymy, ile uda mi się jeszcze tych klocków wyciągnąć. Kurde. Czy ja mogę się jeszcze wycofać? Twórcy, come on. Ja chcę cofnięcie, nie ma opcji już? Ja nie mogę. No jeszcze mógłbym się, kurde, pobawić i zyskać trochę więcej. Jakiegoś tam jednego gluta, nie wiem. Nie, to żeby było dosyć ciężkie chyba. Kurde, słaby wynik, nie podoba mi się to. Dobra, trudno. Jakbym innego tam gluta wziął, przy tym wyjmowaniu to by lepiej wyszło, ale kurde, 7 minut mi zajęło. Ile trzeba było? 24 sztuki, czyli wszystkie jakimś sposobem. Kurde, jaka misja zwariowana, no nie. Dobra, dalej mamy... Roztopiony kryzys. Dobra, kilka tabliczek, o co tym razem chodzi. To wyjątkowo trudny obszar, ale jednocześnie opcjonalny. Zawróciłbym na twoim miejscu. A to jakieś napisy zaraz się tutaj usmaża. Wygląda na to, że w tym budynku przetwarzany jest topiony metal. Czy oni wykluwają nowe szyny? Słyszałem, że pociąg zaczął kursować, zanim ukończyli trasę kolejową. Będą musieli kłaść nowe tory przed pociągiem. Szybciej niż on sam gna do przodu. Cieszę się, że to nie moja robota. Nie, to nawet nie wiem, o co chodzi w tej misji, jak na razie. Co muszę zrobić? Gdzie jest zakończenie? Tędy. Dobra, z to co rozumiem. Muszę zrobić jakąś konstrukcję z tego. I iść dosłownie w obie strony, tędy i tędy. Chyba o to będzie chodziło. A rzeczywiście to może być dosyć zwariowana konstrukcja, jakoś trzeba odpowiednio wszystko ustawić. No to będzie ciężka misja, to już od samego początku możliwe, że źle postawiłem. Jest jakaś opcja, żeby wycofać? Ten robak częściej powinien się znajdować, bo to średnio już postawiłem. W ogóle jakie są giętkie te wszystkie zapałki. Wygląda inaczej niż zwykle. Dobra, jakoś się jeszcze ustawimy. Jakoś da radę to jeszcze zrobić. Muszę stworzyć wieżę wielką na samym środku. To jest pierwsza sprawa, a potem będziemy sieli. Jak to zrobić tak? Czy to wystarczy? Nie wiem, czy to jest już wystarczająco stabilne. Bo to zrobię jeden błąd, to już będzie wszystko spalone. Jeszcze jakoś bym w sumie przykręcił. Dobra. Teraz do góry. Chyba o to będzie chodziło w poziomie, no i tyle. No to właśnie jest ten jeden błąd i po robocie w sumie. Gdzie to się zaczęło w ogóle palić? Jakoś tędy? Czy one się jeszcze jakoś rozszerzają, że jak to wygląda? Nie mam zielonego pojęcia. Dziwna sprawa. A może to jest jeszcze jakoś na czas? Czy tej magmy jest jakoś coraz więcej? Nie, chyba zawsze tyle samo. Trochę dziwna sprawa. No i do tej strony łatwo by było chyba przypiąć, tak mi się wydaje. Dobra, to już muszę ustabilizować. Tak jest chyba w miarę w porządku. Ale jak mi się to przychyla na maksa? Jak to się dzieje? Dobra, na środku jeszcze postawimy. Czemu ta wieża jest aż taka krzywa? Coś mi tu nie pasuje. Nie, muszę w drugą stronę chyba ruszać. No to rzeczywiście będzie trochę wyższy poziom trudności. Nie ma się co dziwić. Na razie jest chyba ok. To trzeba wielką wieżę stawiać. A do tego dałoby radę jakoś przyczepić chyba haka. To nam uspokoi sytuację. Na razie może być, okej. Okay. Nie widać jakichś słabych punktów chyba. I po prostu do góry. Wydaje mi się, że to się przewali zaraz. I chcemy to w sumie zrobić, żeby się przewaliło. Wtedy dam radę połączyć. Tak jest. Czyli mamy o wiele więcej kul. To sytuację jeszcze uspokójmy. Dobra, i teraz trzeba na drugą stronę. Muszę mieć tylko i wyłącznie 6 glutów i po robocie. Czy to już się trzyma wystarczająco? Jestem pewien. Kurde. Dobra, nie wiem. Może bym wycofał kilka ruchów. Dobra, tak może być. Może się nie wywali wszystko. No i stawiamy kolejne konstrukcje w drugą stronę. Co tym razem z tego wyjdzie? No, bez tego punktu zaczepienia byłoby dosyć ciężko. Tak jeszcze ustabilizuję. I teraz powoli w drugą stronę. Dobra, to będzie ciekawa misja. To z pewnością... Nie, nie tak. Złe konstrukcje wywołuje z lasu. Otóż zaraz jest koniec mapy dosłownie. Mało co mogę zrobić. Ta, widzę właśnie kilka słabych punktów. Dobra, je ustabilizować nie z tej strony, kurde, twórcę. Zaraz to zrobię. O, jak się właśnie waha, kurde, nie mogę tego odpowiednio wykonać, come on. Tak, teraz. I tutaj na jednym też dało radę. Nie mogę. Dziwna sprawa. Czemu to się tak zaczyna wahać na maksa? Jestem trochę niespokojny. Dobra, musiałem się jednak trochę wycofać, bo te ruchy nie były najmądrzejsze. Już z tej strony muszę jakąś wieżę robić. Najlepiej do góry, bez przerwy. Wydaje mi się, że na czymś takim dało radę dojechać do końca. Zaraz to zobaczymy. Ta, im wyżej, tym lepiej. Tam poza mapę. To wieża zaraz się powinna przywalić odpowiednio. Tak jest, dobra. Bardziej w górę trzeba było budować. To jest w sumie całkiem niezły wynik. Czymś takim dałem radę zwyciężyć. 26. A twórcy ile chcieli ode mnie? 34. No to jest blisko zwycięstwa. Znaczy blisko wyzwania. Udało mi się 3 mapy wygrać, jeszcze jedno powiedzmy. Blokada skalna. Dobra, o co tu chodzi? Mamy nowe rodzaje glutów. Okej. Co to jest? Tych 2 żółtych pagórków nie było tam jeszcze chwilę temu. Wykiełkowały z ziemi. Jak gdyby były żywe. Są zrobione z sera? Masła? Nie, nie wydają się roztapiać w cieple. Ale założę się, że są pyszne. Okej, a co by się stało z tym? To on by zginął? Nie, to bez znaczenia. Nie wiem, jaka jest różnica, o co w ogóle chodzi z tymi. Nie mogę ich łączyć nawet. To jeszcze mamy kilka, to jest zwycięstwo. Ej, zaraz, co się w ogóle dzieje? Ha? No to interesujący rodzaj rozgrywki, mogę jakąś wieżę postawić. A, bo inne by się pewnie spaliły, tak? No to stawiamy konstrukcje tajemnicze. No czegoś takiego nie było w oryginale, to z pewnością. Dobra, bo to jest bardzo ważna decyzja. Jakie tu wykonać konstrukcje. Da radę bardziej w tą stronę. Który jest w miarę w porządku i teraz w drugim kierunku jeszcze, o tak. Dobra, na czymś takim powinienem już dotrzeć. Teraz z drugiej strony. Czy może później to jeszcze zrobię, dobra. Na początek tu się zabawmy. Przejdźmy od razu na drugą stronę. No, tworzenia terenu nigdy nie było w podstawce. To jest oczywiście nowość wielka. Bardzo interesująca mechanika. No, to w sumie wyszło prościej niż sądziłem. Dobra, tak jeszcze postawmy. Czyli te nasze konstrukcje by się zniszczyły? Nawet te czarne? One nie są z zapałek. Ciekawa sprawa. Dobra, i teraz... Co tu wykonać, żeby wygrać? Ciężko powiedzieć. Tak, nie, chyba do góry raczej. To jest największy trójkąt, jaki mogę zrobić. No to trzeba na jak największym zasięgu. A tak nie wykonam, bo robię syf przeogromny. Jakoś muszę to zatrzymywać. Tak? Czy to jakkolwiek w ogóle wyjdzie? No nie wiem. Mcha nie powinno już watywać. Ciężka sprawa, a tu jeszcze dałoby radę jakoś wykorzystać z drugiej strony, żeby ułatwić sobie przejście? Czy to ma potencjał? Nie wiem. Jeszcze tu zróbmy jedno. To też będzie fajny plus. I teraz tak. No, takie przejście będzie bardzo stabilne. No to tylko 8 glutów jest wymaganych. To w sumie niewiele. Da radę ustabilizować? Tak, dobra. No już jesteśmy chyba w domu. Już raczej dosyć proste konstrukcje chyba. Tak? No, dobry wynik chyba. Ale nie ma osiągnięcia po raz kolejny. A raczej jestem zadowolony z mojego rozwiązania. Tyle. - 29, 6 mniej i bym miał osiągnięcie. Dobra, w tym miejscu zakończę odcinek. Zrobiłem 4 misje, 1/3 całego rozdziału. W kolejnym materiale postaram się kolejne misje załatwić i zobaczymy. Więc polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne materiały. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.